W minioną sobotę kandydat na burmistrza Chrzanowa wraz ze swoimi przyjaciółmi zorganizował wyborcze spotkanie na chrzanowskim rynku. Pretekstem było zbieranie podpisów na listach poparcia jego osoby w walce o fotel burmistrza Chrzanowa. Jak mówił bohater tego wydarzenia, zbieranie podpisów to także okazja do spotkania z mieszkańcami gminy Chrzanów. Rozmawiamy też z mieszkańcami, po pierwsze zachęcamy ich do tego, żeby wziąć udział w wyborach. To są wybory uzupełniające, więc jest taka obawa o niską frekwencję, więc po pierwsze informujemy o tym, że 6 marca odbędą się w Chrzanowie wybory na burmistrza miasta Chrzanowa. No i po drugie zachęcamy do głosowania na, ja zachęcam do głosowania na moją kandydaturę i moi przyjaciele i znajomi wspólnie. Zbierający podpisy przekonywali do głosowania w nadchodzących wyborach na Maciaszka. Wśród argumentów przemawiających za powierzeniem mu tej funkcji wymieniano jego doświadczenie w pracy samorządowej. Przez 6 lat był radnym miejskim, 4 lata sprawował funkcję wiceburmistrza miasta, co pozwoliło mu poznać problemy gminy i mechanizmy działania w samorządzie. Ponadto, jak przekonywał Maciaszek, funkcja posła na Sejm, którą sprawował przez rok, zaowocowała kontaktami, które mogą być przydatne. Na dzisiaj to moje doświadczenie zawodowe zostało wzmocnione obecnym stanowiskiem, czyli pełnieniem funkcji dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim. Każdy, kto sięga po środki unijne, wie, że to właśnie te środki unijne i te pieniądze unijne są w Urzędzie Marszałkowskim, więc z pewnością też, jeżeli uda się wygrać te wybory na burmistrza, to będzie duży atut w przypadku ubiegania się o te środki. Będę aplikował do urzędu, w którym na dzisiaj pracuję. Podczas spotkania na rynku kandydat na burmistrza zachęcał mieszkańców do wypisywania na tablicy problemów i inwestycji, które ich zdaniem powinny być realizowane w gminie. Na tej podstawie ma powstać program wyborczy Roberta Maciaszka. Jakie będą jego założenia, na razie tego kandydat nie chce zdradzać, choć nie był zaskoczony tym, że mieszkańcy pisali o potrzebie tworzenia miejsc pracy czy remontach dróg. Jego zdaniem jest jeszcze jeden ważny problem. Bardzo ważna jest również opieka nad najmłodszymi, czyli liczba miejsc w żłobku, liczba miejsc w przedszkolu miejskim. Jeżeli dzisiaj chcemy, aby młodzi ludzie byli w stanie pracować, ale równocześnie chcemy, żeby ten przyrost naturalny się w naszym kraju zwiększył. Więc musimy pomóc tym młodym ludziom w tym zakresie, żeby zapewniać im miejsca w żłobkach, miejsca w przedszkolach. Sobotnia akcja zaowocowała zebraniem przez Roberta Maciaszka 200 podpisów poparcia jego kandydatury w walce o fotel burmistrza Chrzanowa.